Wracając do tej myśli Benedykta, módl się i pracuj. I patrząc na współczesnego człowieka, tak sobie myślę, że chyba wiele kryzysów człowieczeństwa i takich osobistych kryzysów bierze się z braku tej równowagi, bo pracy to jest mnóstwo w dzisiejszych czasach, gorzej z modlitwą. No w życiu jest bardzo różnie. Nieraz sama idea świętości to tak znika. Nikt o tym nie myśli. Robi, co robi. I w życiu są kryzysy, że nawet człowiek w zasadzie dobry potrafi się zagubić. Potrafi się zagubić. I stąd Jezus mówił, nie przyszedłem szukać sprawiedliwych, ale grzeszników, bo tacy są. Mówił Jezus, że jestem dobrym pasterzem, który szuka zagubionej owcy. W życiu nawet dobry człowiek potrafi wejść w jakieś uzależnienie. No i wtedy jest zagubiony. Ale póki żyje i póki jest jedna bardzo ważna sprawa, niech on by nawet od Boga odszedł i się nie modlił, i tam jakoś po prostu został ze swoim światem bardzo, bardzo skomplikowanym. To jednak, jeżeli on jest dobrym człowiekiem, nikogo nie krzywdzi. On czyni dobrze. Ludzie mówią, o to jest porządny człowiek. To niech on się nie boi. Pan Bóg gdzieś go odnajdzie. On będzie szedł swoją ścieżką, a Pan Jezus będzie szedł również i oni jak gdyby spotkają się na klatce. Jezus i ten człowiek. I później Pan Jezus weźmie go za rękę, mówi, no chodź, nie bój się, ty jesteś mój. Idziemy razem. Razem będzie nam ze sobą lżej. Tak często bywa. I jak Bóg chce człowieka zagubionego nawrócić, to zwykle mu daje, jak mówi święty Augustyn, jakieś zadanie. Na przykład święty Augustyn był zagubiony, daleko od Boga, więc mu Pan Bóg dał jakieś takie natchnienie, dał takie okoliczności, że spotkał się z Pismem Świętym i wstąpił do zakonu, założył zakon. Po prostu w tych warunkach bardzo zabłysnął w swoim środowisku, swoim rozmodleniem, swoją formacją i powołany został na biskupa. I bardzo, bardzo, to tak się mówi, zdaje się, matka do Edyty Stein mówi, ty ciągle, ciągle tak piszesz, jak święty Augustyn. Ale właśnie Pan Bóg dał mu zajęcie. I zajęcie, że już człowiek, jak się nawróci, to już nie ma czasu myśleć o innych rzeczach. On jest zafascynowany tą ideą i to mu ogromnie pomaga. I Pan Bóg właśnie, jeżeli chce kogoś przy sobie zatrzymać, nie chce nawrócić, to mu daje jakieś wielkie zajęcie. Tak było na przykład ze świętym Franciszkiem z Asyżu. On też szukał swojej drogi. Nie wiedział, co to z tego będzie, jak on tworzył tych braci mniejszych, ale szedł po prostu przed siebie, ale z wielkim zapałem. Zaczynał swój zakon z kilkoma zakonnikami, a kiedy umierał, a miał tylko 44 lata, to tych zakonników było już po prostu prawie 5000. Co za płomień. Ale on był całkowicie oddany. Mieszkał, prawda, w różnych grotach, ogromnie umartwiony, dlatego tak wcześnie stracił zdrowie i reumatyzm, i wzrok, i inne choroby. Ale on całkowicie, całkowicie poświęcił się tej sprawie. I on powtarzał też tylko w swojej takiej, że tak powiem, idei pokój i dobro. Żeby bracia robili tylko dwie rzeczy. Na świętość. Mówi, budujcie zgodę między sobą i zachowujcie spokój. O, błogosławieni pokój czyniący. I to jest metoda ich na święto.